tym zdaniem wierzę w Kościół Chrystusowy zmagamy się po raz szósty. Poznaliśmy kilka faktów mówiących o kryzysie, o zdradzie dla zysku, o zdradzie dla świętego spokoju, o rozdartych uczuciach, o wytrwałości. Dziś chcemy zmierzyć się z tym, co mamy i co chcemy mieć. Będziemy próbowali się zastanowić nad Kościołem jako wspólnotą, której pragniemy, jaką tworzymy. Wiemy, że Kościół to różne szczeble z tej, można powiedzieć, strony urzędowej, ale przede wszystkim Kościół to ludzie, którzy na mocy chrztu weszli w ten organizm. Arcybiskup Shin napisał: Kościół to ciało Chrystusa, które współtworzy wiele milionów jednostek ludzkich wcielonych do Niego przez chrzest. Ciałem rządzonym przez swoją niewidzialną głowę Jezusa Chrystusa oraz przez głowę widzialną wikariusza Chrystusowego na ziemi. Na podstawie wcześniej usłyszanych historii widzimy, że ludzie są bardzo różni. Jedni przychodzą i odchodzą, budują i rujnują. Różne interesy im przyświecają każdego dnia. W tej różnorodności jest jednak jakaś harmonia, która tworzy całość. Przy tych dźwiękach czystych te fałszywe nuty nie stanowią przeszkody. Ten fałsz jest jakby wpisany w całość. Dziś posłuchamy fragmentu z Ewangelii, może nie z czasów męki Jezusa, lecz wcześniejszego. Ale odczytajmy ten fragment w odniesieniu właśnie do śmierci Chrystusa, który swoją ofiarą rozpoczął nowe życie i nowe dzieło, jakim jest Kościół. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Chrystus powierzył pieczę nad Kościołem człowiekowi, który zwiał w najważniejszym momencie. W momencie śmierci Jezusa wystawiono Kościołowi nekrolog. Umrze szybciej niż powstał. Bo kto to wszystko poprowadzi? Jakże wielu się na tym myśleniu przejechało. Wielu umarło wcześniej niż Kościół zaczął żyć naprawdę pełnią życia. Zanim przyszedł Duch Święty, który jest duszą naszej wspólnoty. Ten Piotr, którego być może wielu przekreśliło i nie uważali go za przywódcę, zmienił się tak, że zaskoczył wszystkich. A czy my znamy kogoś idealnego z ludzi? Raczej nie. Każdy z nas ma jakąś słabość, jakiś czuły punkt, jakąś wadę. A czy ona przekreśla dorobek jego życia, to co uczynił dobrego? Pewnie raczej nie. Dziś mamy spojrzeć na wspólnotę, której trwamy od naszego chrztu. Tę globalną i tę lokalną. Ten nasz powszechny Kościół być może wielu zna tylko z takiego przekazu medialnego. Może niektóre fragmenty wypowiedzi biskupów. Może jakieś niedociągnięcia. Te chyba nawet bardziej. Wytwarzamy sobie obraz Kościoła na podstawie komentarzy, jakie ktoś nam podaje na tacy. Nie musimy wtedy myśleć, ale wystarczy przytaknąć i żyć w takiej wygodzie, która nie wymaga sprawdzenia, czy w ogóle to, co słyszałem, jest wiarygodne. Słuchamy na temat papieża Franciszka, gdzie od kilku dni pewnie też żyjemy stanem jego zdrowia. Wielu się pytało: umrze, czy przeżyje, czy wyjdzie z tego? Patrzymy na jego życie w tym 10-letnim pontyfikacie. Początek nas dziwił, że
chciał pozostać pośród ludzi. Pytano się, czy to było faktyczne, czy może to tylko gra pozorów. Wielu ma jakieś pretensje, uwagi, że to nie jest dobry przedstawiciel, że idzie nie w tą stronę. Jaki by nie był, jest widzialną głową Kościoła, jest namiestnikiem Chrystusa. Patrzymy na naszych biskupów i złościmy się, że tak bardzo są polityczni, oderwani od rzeczywistości. Piszą nudne i nikomu niepotrzebne listy, z których później nic nie wynika. A my później przedstawiamy to i przekładamy na innych, kopiujemy. Nagle okazuje się, że wszystkich mierzymy jedną miarą. Patrzymy na proboszczów, wikariuszy, cierpliwie znosimy ich obecność, bo kazania nudne, bo nic się nie dzieje, bo liturgia źle sprawowana, bo jest dużo możliwości, które nie są wykorzystane. A gdy oni coś proponują, zachowujemy się, jakby to zaproszenie nie było skierowane do nas. Niech inni się tym zajmą, a ja będę siedział wygodnie w ławce. Kościół nie jest ludzkim tworem, lecz powstał z tej Bożej inicjatywy. Jest złożony z grzeszników i dla grzeszników, ale w dalszym ciągu jest święty obecnością Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół jest pełen świętości wielu ludzi, którzy żyli i żyją aktualnie. Nie jest przestarzały. Raczej on dziś jest uśpiony. Powiedziałbym nawet dosadni leniwy. Bo patrząc na historię, widzimy, jak życie Kościoła się zmienia. Z Europy, który był kontynentem chrześcijańskim, wyszli misjonarze, którzy zanieśli Ewangelię na inne kontynenty. I tam, gdzie dotarli, ten Kościół się rozwija, jest bardzo żywy. A Europa? Europa niszczeje pod względem duchowym, umiera. Duchowość zajmują wszelkie inne jakieś poglądy. Piotr stał się opoką, na której powstało wielkie dzieło, którego człowiek nie byłby w stanie stworzyć. Ale ludzie są odpowiedzialni za obecny kształt. W piątek wyruszyłem ze sporą grupą odważnych ludzi na ekstremalną drogę krzyżową. Bardzo się cieszę, że oni poszli. Bo w tej drodze nie chodziło, żeby ją ukończyć, ale by właśnie wyjść z tego letargu, w jaki daliśmy się wciągnąć. Noc miała być naszą ofiarą. Bo przecież my w ciągu dnia na wiele rzeczy nie mamy czasu. Jedna nocka, która odkryła w nas, na ile jesteśmy zdolni do poświęceń. I wielu ten sprawdzian przeszło do samego końca. Jestem przekonany, że dzisiaj wraz z tymi ludźmi będę mógł zrobić kolejne rzeczy. Wejść w działanie, które będzie szaleństwem w oczach pozostałych. W końcu jesteśmy odpowiedzialni za Kościół w każdym wymiarze, a zwłaszcza za nasz ten lokalny. Na tej drodze przez chwilę staliśmy się romantykami, którzy robią coś, co inni tylko podziwiają i obserwują. Albo komentują z politowaniem. Albo zadają pytanie, po co? A dlaczego nie? Staliśmy się romantykami, którzy widzą dalej niż sięga wzrok. Bo takie spojrzenie układa naszą drogę. Życie z dnia na dzień nie pozwala dobrze żyć. To będzie tylko wegetowanie. Kościół nie jest miejscem na przeczekanie, że wszedłem, posiedzę i odejdę. Nawet przykazania mówią nam, chociaż na początku mówią, czego unikać, to później pokazują nam tą dolną granicę działania, ale jednocześnie wzywają nas, abyśmy stawali się lepsi, abyśmy wymagali od siebie więcej. Przykazania rzucają nam wyzwanie, abyśmy nie siedzieli w miejscu.
Kiedy Piotr usłyszał słowa Jezusa, że stanie się opoką, nie widział się w tym. Kiedy zdradził w noc jego męki, przekreślił usłyszaną obietnicę. Kiedy zapłakał po pianiu koguta, oczyścił się. A po zmartwychwstaniu Jezusa, gdy nad Jeziorem Galilejskim powiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, potwierdził, że tylko Jezus jest w stanie przeprowadzić go przez wszystkie zadania. Tak jest właśnie Kościół Chrystusowy. Pełen niespodzianek, pełen tajemnic, pełen łaski. Tam, gdzie my widzimy porażkę, tam następuje zwycięstwo. Bo moc słabości się doskonali. I w każdym naszym działaniu, jeśli robimy to z Chrystusem przy naszym boku, nic nie wydaje się bez sensu. Jego obecność przemienia nasze spojrzenie. Jego obecność dodaje nam odwagi. Dzięki niemu wszelkie komentarze, które docierają do nas, że coś jest bez sensu, że się nie uda, albo że nie ma na to pieniędzy, nie sprawiają, że się wycofujemy, ale wręcz przeciwnie. Im więcej spotykamy sprzeciwu, tym większa jest w nas determinacja, by iść dalej. Przypatrzmy się górskiemu potokowi, który w czasie deszczu zgarnia wszystko, co leci, wszystkie śmieci. I tylko zdechłe ryby płyną z prądem, bo wszystkie, które żyją, idą pod prąd. I my mamy iść pod prąd. I takiego Kościoła oczekujemy, który nie jest uśpiony, lecz żywy. Chrystus umarł i zmartwychwstał, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Nie bądźmy obojętni i weźmy odpowiedzialność za tę naszą małą wspólnotę, by tu także zagościła radość zmartwychwstania i by Duch Święty mógł otwierać nam nowe możliwości. Amen.